Witam. Pierwszym sposobem na pozyskanie ognia, najprostszym jaki jest, jest krzesiwo i krzemień. Problem w tym rozpalaniu ognia jest taki, że podpokrę trzeba przygotować wcześniej. Nie można po prostu wejść do lasu z samym krzesiwem i krzemieniem. Ja posiadam coś takiego, co się nazywa len parzony. Jest to specjalnie przygotowany materiał. Wrzucony po prostu do ognia, wyciągnięty w odpowiednim momencie i zaciśnięty kamieniem, aby się tam wytworzyło odpowiednie ciśnienie. I on w tym momencie, on będzie teraz łapał iskrę z krzesiwa, którą potem będziemy przenosić na podpałkę i rozpalać dalej ogień. Aby złapać, chodź tutaj bliżej. Na ręce. Aby złapać iskrę, należy przyłożyć len do krawędzi, którą będziemy uderzać krzesiwem. Tak, złapaną iskrę przenosimy na wcześniej przygotowaną rozpałkę. I mamy ogień. Nic prostszego. Tak jak mówiłem, jest wiele sposobów przygotowywania rozpałki. Najłatwiejszą oczywiście jest ten len parzony. Oczywiście moją ulubioną jest huba preparowana wcześniej. Można także używać pałek wodnych, moczonych Można także używać pałek wodnych, można także używać kwiatu ostu mieszanego z popiołem z drzew liściastych, co jest ważne. Jest to też mega super rozpałka, ale jest to cały czas ten sposób rozpalenia ognia, który musimy przygotować sobie wcześniej. Ogień, którego nie musimy wcześniej przygotowywać, rozpałek, który nie musimy wcześniej przygotowywać, najprostszą formą jest po prostu pozyskanie ognia poprzez łuk ogniowy.